A w pierwszej połowie powinniśmy zamknąć ten mecz, bo mieliśmy tyle sytuacji dogodnych, a nie udało się zdobyć tych bramek. Cieszmy się z tego, że dużo sytuacji tworzymy, natomiast nie wykorzystujemy ich. Natomiast no wiadomo, no to jest piłka młodzieżowa, więc ona będzie się rządzić swoimi prawami, nie? A jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie, no to myślę, że wynik odzwierciedli. Powiedzieliśmy sobie przed pierwszą kolejką ligową, że naszym celem jest awans, najpierw wygranie ligi, a potem walka o baraże, natomiast no, z tym zespołem, w jakiej lidze byśmy nie byli, zawsze gramy zwycięstwo. Przy tym wyniku to myślę, że największe słowa pochwały to dla sztabu szkoleniowego. Zawodników nie chcę chwalić. Gratulacje. Dzięki.